YouTube nie lubi pustki, więc zapychamy ją przynajmniej tym materiałem, jako że nie dostaliście podcastu w zeszłym tygodniu, co jest tylko i wyłącznie naszą winą, mimo że mamy bardzo fajną wymówkę, co nie zmienia faktu, że materiału nie było, a moje krótsze materiały też są tym samym powodem powstrzymane, więc nagrywam ten taki bardzo króciutki filmik informacyjny, dlaczego nic się nie działo i nie wynika to bynajmniej z tego, że nam się nie chce. Ponieważ przygotowuję bardzo fajną rzecz, jaką jest już wspominana na podcaście Wiedzówka Online, nazywa się Anim Terasu. Nazwa bardzo głupia, ale uznaliśmy, że tak będzie po prostu fajnie, jak nazwa jest głupia, wiedzówka też jest głupia, więc dlaczego my nie? I nagrywamy film, bo potrzebujemy tak powiedzmy 9 osób, które by chciały wziąć udział. Można wygrać nawet jakąś fajną nagrodę, jak się jest dobrym. A potrzebujemy je, żeby w tej pierwszej edycji po prostu wyłowić wszystkie błędy, nieprawidłowości, niedociągnięcia techniczne. A będziecie mogli się zmierzyć z takimi bardzo fajnymi użytkownikami już YouTube'a, których może kojarzycie w pierwszym meczu, który będzie w niedzielę, na który zapraszam. Mam nadzieję, że będziemy go streamować na jakimś Twitchu albo Hitboxie. O ile nam internet pozwoli, zmierzą się w pierwszym starciu z pytań z anime Kugard, Spychu i Axerfish, a jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to tydzień później to już są ludzie z TeamSpeaka, będzie Pinki i ludzie z Bookilandii w postaci Samanty, która jest administratorem, pozdrawiam, i samego wielkiego założyciela Bookiego, którego oczywiście też pozdrawiam. Tak wygląda jakby plan na ten tydzień i przyszły. O ile wszystko pójdzie po naszej myśli, a prawdopodobnie nie pójdzie, bo nigdy nie idzie. Ale gramy po 3 osoby, więc zakładając, że tam wygrają po jednym, to jest jeszcze miejsce w finale i stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie zorganizować jeszcze 3 dodatkowe mecze, żeby po prostu można było wejść do tego finału i zmierzyć się z tymi jakże znamienitymi osobami. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w tej wiedzówce, zaraz wam powiem, jak będzie wyglądać, to napiszcie do nas na Facebooku, bo uważam, że to jest najlepsza forma komunikacji. Prawdopodobnie będzie kto pierwszy, ten lepszy, no chyba, że ktoś po prostu nas dużo bardziej przekona, ale myślę, że nie będzie na razie aż tak dużo chętnych. I ilość miejsc w drugiej edycji będzie naturalnie dużo większa i będzie to dużo fajniejsze, ale na razie to są nasze beta testy. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak to będzie wyglądać, to są takie fajne nagrody, można wygrać na przykład 3 tomy NHK'a, można wygrać filmy na DVD, można wygrać komiksy. Naprawdę fajne nagrody, fajne, warte zabawy. A teraz jak to będzie wyglądać sam przebieg jakby tego konkursu, no to jest dość proste. Są 4 rundy, gdzie pierwsza jest dość prozaiczna, będzie pokazany screen. Trzeba po prostu powiedzieć, z jakiej jest chińskiej bajki. Druga runda to będzie po prostu sobie leciał tam gdzieś w tle opening, trzeba powiedzieć, do jakiej chińskiej bajki jest to opening. Trzecia runda, ta, która właśnie zabiera nam zdecydowanie najwięcej czasu, to polegająca na odpowiadaniu na pytania. Jeżeli uważacie, że da się to zrobić szybko, no to problem jest taki, że w puli jest powiedzmy 175 serii. Do każdej z tych serii trzeba zrobić 5 pytań, co jest mimo wszystko czasochłonne i czasami trzeba przeprowadzać poprawki i tak dalej. Ale jesteśmy na finale tego, zostało naprawdę tyle serii, ile można policzyć na palcach obu rąk. No i ostatnia, to już jest absolutny random. Losowe pytania bez jakiejkolwiek możliwości postawienia jakby szali na swoją wiedzę. Zostaje tylko łódź szczęścia, bo no trzeba, nie wiadomo, czy zobaczycie serię w ogóle, czy widzieliście ją kiedykolwiek. Po prostu szczęście, to jest finał naszej zabawy, od którego będzie oczywiście zależało wszystko, bo cała wiedzówka jest naszpikowana szczęściem, fartem i tak dalej. Jest to bardzo zbliżone do typowych wiedzówek na konwentach, więc jeżeli często jeździcie, to odnaleźć się nie będzie to żadnym problemem. Tak więc zapraszam do oglądania, informacje jeszcze się na pewno pojawią. Może się uda, że nawet na którymś z kanałów tych ludzi, którzy będą startować, na pewno się pojawi informacja u nas, więc zapraszam na streama, spróbujemy to zgrać i wstawić jeszcze na kanał. I jeżeli chcecie wziąć udział w tej walce o to trzecie miejsce w finale, to napiszcie do nas na Facebooku. Będziemy bardzo zadowoleni, jak będziecie chcieli nam pomóc. To byłem ja, Lesiu. Dobranoc.